Jak wielu z Was uwielbia mycie szyb? Ręka do góry. Ty się nie liczysz, to było info do kamerzystki, która mnie zmusza do mycia szyb. A tak poza tym, to obstawiam, że większość z Was ma takie podejście jak ja, czyli kiedy trzeba umyć szyby, to w tym momencie stwierdzamy, że można też wynieść śmieci najlepiej do 3 miasta dalej, tak żeby spędzić 5-6 godzin, może same się umyją. Dlatego właśnie już parę lat temu zacząłem szukać robota do mycia szyb, a teraz pokażę Wam recenzję trzeciego robota, który jest u mnie, czyli Bobotwin 3060. Zapraszam. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się znajduje w pudełku, odsyłam Was do dedykowanego filmu unboxingu tego robota, a ja w tym momencie skupię się na jego wyglądzie. Bobotwin 3060 to następca Bobotwin 3180. Naturalne, prawda? 3060 jest później niż 3180. Nie jarzę, ale nieważne. Chodzi o samego robota. Robot jest biały, tamten był czarny. Powiem szczerze, że ten mi się bardziej podoba. Jakoś tak bardziej pasuje do wszystkich białych rzeczy Xiaomi, które mam w domu. Trochę u góry Xiaomi tutaj poszalało z designem, ale główna rzecz, czyli najbardziej wygodna rzecz w tym robocie, rączka pozostała bez zmian. Dla mnie ideolo. Po prostu możemy sobie go przenosić dowolnie. Robot waży tam trochę ponad kilogram, więc spokojnie każdy albo większość z nas powinien go bez problemu nosić. Tutaj mamy jeden przycisk, którym jest power i zarówno włączenie go. I powiem szczerze, że więcej przycisków moim zdaniem ten robot nie potrzebuje, ale o tym później. W tym miejscu znajdziecie tak. Miejsce, żeby podłączyć kabel zasilania oraz miejsce, żeby podłączyć linkę zabezpieczającą. Po co linka zabezpieczająca? Ano jeżeli macie na przykład okna na 10 piętrze i zdecydujecie się, żeby wasz robot umył te okna od zewnątrz, a on nagle stwierdzi, że jednak chce wybrać wolność i spadnie, no to taki kawałek plastiku z 10 piętra może zaboleć. A dzięki lince zabezpieczającej, którą na przykład podwiesicie do żyrandola albo czegokolwiek w domu, pewnie będą jakieś obiekcje reszty domowników, ale jakoś to przeżyją, a robot, no cóż, nie spadnie nikomu na głowę, więc w sumie plus. Przejdźmy teraz do drugiej części. Proszę. Gąsienice. Trochę jak w czołgui na podobnej zasadzie jeździ. Góra, dół i się obraca. Proszę, w ten sposób. Sam robot, jeżeli chodzi o samą konstrukcję w stosunku do jego poprzednika, to jakoś wybitnych różnic nie ma. Nawet jak patrzę na specyfikację techniczną, to specjalnie tam tego nie znalazłem. Istotne są tak, te elementy, dzięki którym robot wychwytuje to, czy znajduje się na powierzchni, czy poza nią. Spójrzcie na ten stolik, który jest w tym momencie przed nami. Robot znajduje się na szkle, ale gdyby zaczął jechać i zobaczyłby, że tutaj jest koniec powierzchni, no to cóż, podstawowy robot zrobiłby mniej więcej tak. Pum. A boboty, bo poprzedni model też tak miał, dzięki tym zabezpieczeniom są w stanie wykryć, że straciły powierzchnię. Gąsienice są w środku, dzięki czemu robot nie wyleci, tylko cofa się i jest w stanie umyć taką powierzchnię. Jak dla mnie super. Poza tym tutaj dookoła macie element, żeby podpiąć ściereczkę mikrofibrową, dzięki której będziecie myć okno. Tutaj też plus w stosunku na przykład do pierwszego robota, z którym miałem do czynienia, czyli ścierka dookoła całych gąsienic, czyli woda się nie dostanie do środka, przez co diametralnie zwiększa się jego efektywność i zmniejsza się prawdopodobieństwo, że woda dostanie się do gąsienic, a on straci przyczepność. Przejdźmy teraz do akcesoriów, które dostajemy razem z robotem. Zacznijmy od ściereczki, która myje naszą szybę. Ją spryskujemy wodą, zaraz pokażę w jaki sposób. Bardzo łatwo się ją montuje. Łapie się i tyle, tak? Łatwo też ją zdejmujemy. To jest plus. Przechodzimy dalej. Główna różnica w stosunku do poprzednika, więc tutaj było wielkie zaskoczenie, jak robiłem unboxing. Po co? Po to, żeby spryskać ściereczkę. Trochę się napryska człowiek. To jest zwykła woda, ale działa. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, czy to jest jakaś czy to jest jakieś magiczne, nie wiem, ale faktycznie działa i dzięki temu szyby są czyste. Mimo, że to jest zwykła woda, a nie jakiś płyn. I teraz magia kabli. Cały hotel jesteście w stanie wymyć tym robotem. Nie mam bladego pojęcia, jak duży jest tego kabla. Może go policzę w łokciach. Jeden łokieć, drugi łokieć, trzeci łokieć, czwarty łokieć, piąty łokieć, szósty łokieć,
siódmy łokieć, ósmy łokieć, koniec. No. Powinno wystarczyć, tak? Szczególnie, że przeważnie mamy gniazdko przy oknie, ale możecie umyć swoje okna, okna sąsiada i okna sąsiada z naprzeciwka ulicy. No i linka zabezpieczająca. To teraz pokażę Wam, jak je zamontować. Proszę, linka się trzyma. A tutaj podłączamy zasilanie. I wszystko. I robot już jest w stanie działać, ruszać dalej. I poza tym jeszcze wśród akcesoriów dostajemy takiego pilocika, który, powiem szczerze, jest prawie że nieużywalny dla mnie. Nie dlatego, że jest bezużyteczny, tylko dlatego, że ten robot jest na tyle inteligentny, że jak mu włączę power, to nie potrzebuję nim sterować. On po prostu sam umyje szybę i daje mi znać, kiedy jest zrobione. Więc dla mnie gigant plus. To teraz, jak wygląda życie z takim robotem na co dzień? Sprawdziliśmy tego robota na kilku różnych powierzchniach. Na zwykłej szybie, na szklanej balustradzie, bo taki mamy balkon u siebie, na prysznicu, na lustrze oraz na kafelkach. Możecie teraz zobaczyć, jak on sobie na nich radzi. Na żadnej z tych powierzchni nie było problemu. Robot sobie spokojnie radził, jeździł, wykrywał uskoki czy cokolwiek. Tak naprawdę też znalazł kilka miejsc, gdzie mamy krzywo położone kafelki. No dobra, zdarza się. Ale poza tym nie było z nim żadnych problemów. Robot, jeżeli chodzi o głośność, to okolice 65 do 70 dB, czyli dość głośno. Książki przy nim nie poczytacie, ale też nie będzie wył na całe mieszkanie. No raczej jest tak, że no słychać go. Ciężko, żeby go nie było słychać. Poza tym bardzo mało woła nas o pomoc. I to jest dla mnie jego gigantyczna zaleta. Nie wiem, bo jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to zarówno Win 3060, jak i Win 3180, one mają identyczną specyfikację. Ale mam wrażenie, że on mniej nas dopytuje, mniej potrzebuje naszej pomocy. Z pierwszym robotem, jaki miałem do czynienia, czyli Liectro X6, praktycznie co chwilę wołał po to, żeby się na niego popatrzeć, albo żeby go włączyć, albo no nie wiem, miał jakiś po prostu kompleks tego, że musiał być cały czas z kimś. Ten na szczęście jest indywidualistą, puszczamy go i tylko daje znać, ok, zrobiłem swoją robotę, daj mnie na kolejne okno. Więc przechodzimy trochę do minusów. Daj mnie na kolejne okno. Niestety, ale po pierwsze, no on nie umyje Wam ram wokół okna, no i musicie go przenosić z szyby na szybę. Jeżeli macie dużo takich szyb, które trzeba umyć, no to gorzej, szczególnie jeżeli macie mniejsze okna. On jest naprawdę idealny, jeżeli macie duże szklane powierzchnie, które chcecie umyć. Mam nadzieję, że kiedyś będą w stanie same przechodzić, może ze 3 generacje do przodu. No i kwestia kabla, tak, którego przed chwilką mierzyłem. Niestety, no ale on musi być cały czas podłączony do prądu. On ma wbudowany akumulator, który powinien wystarczyć na około 20 minut, ale to jest akumulator awaryjny. Czyli jeżeli straci się prąd, albo na przykład Wasz robot odkurzający wyciągnie wtyczkę Waszemu robotowi myjącemu okna, bo się nie lubią, może tak się zdarzyć, wtedy no, robot wchodzi w tryb awaryjny i 20 minut będzie się trzymał od okna i będzie wył. Jeżeli jesteście w domu, nie ma opcji, usłyszycie go. On wtedy wyje na całą głośność. Więc wtedy Wy macie szansę, żeby podbiec, no i albo go podłączyć, albo go ściągnąć. Jeżeli nie zrobicie tego w ciągu 20 minut, no to sorry, ale robot leci tam, gdzie grawitacja go pociągnie. Więc podsumujmy teraz trochę tego robota. Czy jest świetny i czy usprawnia moje życie? Tak, po prostu tak. Ja naprawdę nie znoszę myć szyb. Od kiedy pamiętam, nigdy, jako dziecko, jako nastolatek, w moich latach 20., które się niestety niedługo kończą. I myślę, że w przyszłości także to będzie stały element mojego życia. Nie będę lubił myć szyb. Dlatego cieszę się, że właśnie Bobot Win 3060 pojawił się w moim życiu, bo może robić to za mnie. To jest super. Ma kilka minusów, ale nadal mogę coś robić,
on mnie poinformuje, że trzeba go ściągnąć, no to idę, ściągam, przekładam i robię dalej to, co potrzeba. Na przykład odkurzam albo prasuję, cokolwiek, tak? Kiedy jest wielkie sprzątanie. Więc naprawdę szczerze polecam go każdemu. Możecie go kupić w linku, który jest poniżej, na przykład na AliExpressie. No i jeżeli macie duże okna, nie lubicie tego, po prostu kupcie sobie robota myjącego okna, bo to jest naprawdę już bardzo fajne, dopracowane urządzenia. Więc ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie nasz kanał. No i do zobaczenia na smartmi.pl.